Byłem jednym z osób jakby inicjujących założenie grupy do spraw sportów motorowych. Ona miała w swoim celu przede wszystkim jakby na oku żużel, bo to było jakby oczywiste. Natomiast na prośbę środowisk motorowych, by nie zamykać się przed innymi sportami, by dać mu możliwość takiej furtki, rozszerzyliśmy tą formułę. Ona wypełnia w zasadzie wszystkie sporty, najważniejsze sporty motorowe, czyli wyścigi, rajdy samochodowe, karting i tak dalej. Coraz bardziej popularne sporty zresztą. Okazuje się, że w Polsce coraz więcej ludzi chce się interesuje się tym. Albo w jakiś sposób taki obserwator, jako kibic, albo w czynny, gdzieś tam amatorsko uprawiając różne sporty. No i tutaj jedna z takich celów, oprócz powiedzmy inicjowania jakichś tam ustawodawczych procesów, to jedną z takich celów będzie przekierowanie uwagi na młodzież, na młodych ludzi, którzy chcą te sporty uprawiać, chcą się rozwijać. No nie chcę wskazywać danego jednego sportu, bo jak na przykład w Szwecji dzisiaj są rozwiązania, według których budżet państwa finansuje na przykład żużel, sport młodzieżowy. Wydaje mi się, że można by się przyglądać wielu gotowym rozwiązaniom i być może nawet skorzystać z jakiegoś, czy zapożyczyć jakieś gotowe formuły, które pracują na Zachodzie, a pozwalają młodym ludziom na taki rozwój. Wiemy dobrze, że to jest sport. Sport jest to czas jakby zagospodarowany, po pierwsze. Po drugie, bardzo często też jakby narzędzie do rozwiązywania problemów społecznych. To jest bardzo ważne. Nie tylko ten motorowy, ale generalnie sport. No tutaj akurat zajmujemy się w tej grupie, której jestem, miałem okazję zostać przewodniczącym. Zajmujemy się sportami motorowymi. No i będziemy pewnie lada chwilę zapraszać przedstawicieli środowisk motorowych, którzy też będą się z nami dzielić swoimi problemami i będą nam wskazywać jakieś bolączki, nad którymi może w pierwszej kolejności powinniśmy się pochylać i proponować jakieś rozwiązania właśnie w Sejmie z tytułu tych grup parlamentarnych, by uzdrawiać często. Nie do końca, mówię, poukładane sprawy prawne bywa różnie. No, nie wszędzie te przepisy są idealne, czasami trzeba je gdzieś tam korygować. Z jakimi posłami pan współpracuje w tej komisji? To znaczy, no, tam jesteśmy otwarci, zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani pracą w tej komisji. Natomiast jest to oczywiście ponad podziałami, więc jednym z wiceprzewodniczących jest prezes Zielonogórskiego Klubu Żużlowego Robert Dowhan, aktualny senator. Więc tutaj jakby ta formuła jest bardzo szeroka. No, cieszę się, że da się, że możemy w parlamencie, który jest taką no, dosyć polityczną już rzeczywistością, wyczuwa się tą politykę, no, te różnice zdań są widoczne, że da się zrobić coś ponad podziałami, że tam możemy mieć wspólne zdanie, wspólny głos. Bez względu na to, kto do jakiego klubu parlamentarnego należy, można mówić jednym głosem i wspólnie działać na rzecz jakby rozwoju danych sportów, więc to mnie cieszy. Poseł Jan Dziedziczak też? Poseł Jan Dziedziczak został zaproszony też do naszej grupy, natomiast on postanowił iść własną drogą. Ciężko mi teraz to komentować, natomiast no, my tutaj jesteśmy otwarci na pełną współpracę. Jeżeli tam ktoś ma jakieś swoje pomysły, no to oczywiście zapraszamy i też będziemy chcieli się wspierać nawzajem. Ale jak to będzie do końca wyglądało, to tego nie wiem. Jak pan myśli, jaki będzie przyszły sezon dla żużlowców tarnowskich? Myślę, że bardzo dobry. Już dużo pracy zostało zrobione w tym kierunku, żeby był bardzo dobry. Skład mamy naprawdę, można powiedzieć, rewelacyjny, bo aktualnych 3 mistrzów świata w składzie, no to coś mówi. To nie jest przypadek. Skład został tak dobrany, żeby maksymalny efekt uzyskać. Uważam, że przy odrobinie szczęścia tutaj złote w zasięgu, oczywiście tak zwane pudło, mówiąc kolokwialnie, absolutnie tak, natomiast no, to trzeba szczęścia, bo to jest sport taki wymagający. Są kontuzje, no, bywają różne rzeczy, których nie da się do końca przewidzieć, defekty i tak dalej, ale uważam, że tak bardzo, absolutnie w zasięgu jest złoty medal, no bo chyba mówimy o najwyższych celach, o to chodzi, prawda? I chciałbym, byśmy mogli powtórzyć ten rok 2004-2005, kiedy właśnie z drużyną miałem okazję zdobywać ten złoty medal i cieszyć się z kibicami. To były niesamowite chwile i chciałbym się, żeby jeszcze raz. Co prawda dzisiaj trochę z innej pozycji tutaj, takiej bardziej no, nie torowej, ale również chciałbym, żeby można było przeżywać takie sukcesy po raz kolejny dla Tarnowa. Mimo tych natłoku zajęć będzie pan na stadionie w Tarnowie? Jak tylko będę mógł, to będę, natomiast na tą chwilę prawdopodobnie, bo tak jestem w trakcie rozmów, zresztą taką propozycję otrzymałem, będę prawdopodobnie w dalszym ciągu relacjonował czy komentował mecz jako ekspert sportowy na żywo w TVP. Jeżeli do tego dojdzie, bo to też musi się gdzieś tam pogodzić z moimi obowiązkami, chociaż są to niedziele, no ale to będzie wtedy trochę takie małe szaleństwo, bo to jest jednak w różnych miejscach w Polsce trzeba dojechać jeszcze.
no to wtedy będę mniej na stadionie, bo będę w tym samym czasie gdzieś tam komentował mecze. Chyba, że relacja na żywo będzie starnowa. No takie, to tak będzie, dlatego że podejrzewam, że będzie sporo tych relacji, bo tutaj też jest kwestia tego, że wybiera się mecze, które mogą najwięcej emocji, najwięcej emocji wnosić, a niewątpliwie mecze w Tarnowie będą ciekawymi meczami. No skład jest taki, że bardzo też taki rozwojowy, młody, ale z dużym doświadczeniem i dużymi tytułami.